Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, Omikron albo Omnikron, jak to Jasiu Biden nazywa, wydawałoby się, że ten wariant, ta odmiana COVID-u, SARS-a jakoś nauczy rząd, czy naukowców, czy fachowców, żeby wiedzieli, jak reagować. No, wygląda na to, że reagują identycznie. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. Polecaj, gdzie możesz. No, Omikron z tym extra N. Joe Biden, naśmiewają się w Ameryce od niego, że on Omnikar czasami mówił. No, różnie mówi. On dziwaczne rzeczy mówi. No, w zasadzie to czyta. 3/4 to czyta z tego, co ma napisane na monitorze. No ale rząd, co powinien robić? No, rząd w zasadzie to, no po co jest rząd? To jest instytucja, gdzie ludzie zdecydowali się, że oddadzą władzę po to, żeby mogli samemu żyć w jakichś przewidywalnych wymiarach, jakichś rozmiarach, wymiarach, jakieś, to wszystko musi być zaplanowane. A teraz wygląda na to, że rząd, który nie powinien powodować problemów w życiu obywatela, no to ich jedynym celem to jest, może nie celem, ale wynikiem to jest to, że po prostu rujnują życie normalnym ludziom. Dlatego trzeba będzie wybierać. 2022 wybory międzyprezydenckie w Ameryce, 2020 wybory prezydenckie. Trzeba zacząć wybierać normalnych ludzi. Do miasta trzeba, do ratusza. No to co się dzieje w Ameryce, też wybierają gubernatora. No ale ci ludzie, którzy się dostają na te niektóre stanowiska, no to jest po prostu jakaś makabra. Omikron, no jak zwykle wychodzą ci eksperci debile, no bo każdy debil wychodzi, dzisiaj coś mówi, no ale nikt nie sprawdza to, co mówił miesiąc temu, pół roku temu, rok temu. Nas zbity pysk ich powinni po prostu wyrzucać albo im ciągle przypominać. No normalnie przypominają, ale jednak te środki przekazu nieustannie jest panika. W Ameryce teraz podniecają się, że znaleźli drugi przypadek tego Omikronu w Ameryce. Naprawdę jest taka, że na 340 milionów ludzi umiera 1%, jeden z kawałkiem procenta, czyli to jest 3,5 miliona, czyli 10 tysięcy ludzi dziennie umiera tak czy inaczej. No ciągle kłamią, że w Ameryce umarło 700 tysięcy na koronę. No, prawda jest taka, że już CDC nawet powiedziało, że z koroną, że na prawdziwą koronę, no to jest około tylko 15 tysięcy. Także to nawet niby mniej jest niż co roku umiera na grypę. No bo na grypę w Ameryce umiera mniej więcej od 30 do 60 tysięcy. Choruje do 10 milionów. Także COVID nie jest taki straszny. Jednak ten standard, że nie można rozmawiać, no to już jest na ten temat, jest totalna cenzura. Wszystkie te firmy, Google, Twittery, YouTube, Facebooki cenzurują. To po prostu cenzurują nieustannie wszystkie informacje, no szczególnie o COVID-zie, no ale tak samo cenzurują o klimacie, o rasach białych i czarnych, o płci i tak dalej, i tak dalej. Patrząc, czy powielając to, no to wszystkie te rządowe strony internetowe i to wszystko, to powinno być pozamykane jako misinformacja, no bo to nic nie wychodzi. Cały rząd to, co robi, no to nic nie wychodzi. Przez ostatnie 20-30 lat jednym z tych problemów, no to jest to, że prokuratorzy, no to zostali powybierani wszyscy jacyś lewacy prokuratorzy, którzy mówią, że nie można, że nie powinno się skazywać kryminalistów. No i do czego to doszło? No do tego to doszło, że
w Los Angeles, San Francisco umawiają się bandy, bandziory się umawiają, kryminaliści się umawiają, mają jakieś łomy, mają jakieś 10-kilowe młotki. No wbiegają do sklepów, kradną na 100, 200, 300 tysięcy. No i co prokuratorzy lewacy mówią? No mówią, że to jest takie nieposłuszeństwo publiczne, społeczne, tylko dlatego i że trzeba to zaakceptować, no bo to jest w zasadzie cena za przeszłość, za niewolnictwo. No to jest straszne takie wywyższanie albo takie traktowanie pewnych grup społecznych. No jak można w ten sposób powiedzieć, że mogą się nagrać? No w Baltimore dwa lata temu w Baltimore była akurat policjantka, była czarna, ten prokurator, gubernator, no i właśnie oni mówili, że te podpalanie, no to trzeba się przyzwyczaić, tak jak ten kretyn w Londynie powiedział, że do wybuchów bombowych trzeba się przyzwyczaić, no to w Ameryce zaczęli, też mówili, że trzeba się do bandytyzmu przyzwyczaić. No i można by było pomyśleć, że za te wszystkie sytuacje kryminalne, napady, szabry i tak dalej, no to polityka się zmieni. Nie, no nie zmieni się. Nie zmieni się dlatego, że na razie ci prokuratorzy mają taką wizję polityczną, no i oni będą się trzymać, no i bandytyzm się szerzy i to wszystko się rozprzestrzenia. No ale to tąpnie, tak? Prędzej czy później to po prostu gula ludziom pęknie i to się wszystko zakończy. Na dzień dzisiejszy to najbardziej ciekawe z tego wszystkiego to epidemiolodzy, no to dostali jakiejś władzy, no Fauci to jest największy jakiś kretyn, on wychodzi, on po prostu musi być w telewizji 3 razy dziennie, opowiada te bajki, ciągle mówi co innego, jedna maska, na początku mówił żadnych masek, nie ma co panikować, później jedna maska, później dwie maski, później szczepionki, później nie szczepionki. On ma 600 tysięcy rocznie pensji. On w czasie, kiedy był Wietnam, no to uciekł do państwowej organizacji jako lekarz. No i teraz od 50 lat jest na garnuszku państwowym. No i opowiada te wszystkie głupoty. No ale epidemiolodzy, no nikt nie dał im prawa do zamykania całego kraju. Nikt nie dał Fociemu prawa do zamykania całego kraju, albo do zmuszania, nikt nie pozwolił Bidenowi do tego, żeby były przymusowe szczepienie. Najgorsze jest to też, że normalni ludzie, no to jakoś popatrzą na całą sytuację, jakoś się doszlifują, dostosują, zmienią, mają jakieś takie sprzężenie zwrotne. No a teraz nic, teraz znowu od nowa. Zamykają granice, zamykają kraj, to wszystko jest, no, rzeczniczka prasowa powiedziała, że w zasadzie wszyscy, co przylatują, no to muszą być szczepieni, no ale powiedziała, że ci, co przebiegają przez granicę nielegalnie, nie muszą być szczepieni. No, takie bzdury już zaczynają ci ludzie mówić. No, jeżeli normalny to człowiek widzi, no to mam nadzieję, że i ci półnormalni widzą całą tą paranoję. No, w Austrii, w Belgii, we Włoszech walczą, tak? Walczą tam, protestują po prostu, tam się leją, dlatego że te wszystkie ograniczenia komercyjne i personalne, no to po prostu jest nieprawdopodobne. Dwa lata takiego wariactwa, to jest... Coś pokazuje, że coś jest niedobrego. Ta kwarantanna, no to znaczy 40 dni.
kwarta, kwarta, tam tego rodzaju tłumaczenie, no to 40 dni. Przez tysiące lat oni, ludzie wiedzieli, że jak coś się dzieje, no to jak ktoś przychodzi, no to siedzi przy tej ścianie przed miastem, dają mu tam jedzenie i jeżeli nie jest chory przez 40 dni, no to nic w sobie nie ma, no i wchodzi do miasta. Teraz kwarantanna, no to ja nie wiem, jak jest, jak trzeba by było powiedzieć w łacinie 720 dni, tak, no bo to już jest 2 lata. Za 2 miesiące będzie 2 lata, czyli powiedzmy jest 650 dni, no i ciągle jest to samo, czyli nie ma żadnej zmiany dotyczącej tej polityki epidemii, no. Szczególnie, że w Ameryce już około 70% ludzi już jest zaszczepionych, no a teraz znowu w niektórych miastach Ameryki znowu jest totalne, no i wchodzą na prywatne biznesy, nakazują prywatnym biznesom, czy ludzie zaszczepieni, czy nie zaszczepieni, no to już teraz nie ma znaczenia. Ciekawa sprawa jest też to, że rząd po prostu wytresował ludzi, że już nikt nie zwraca na te upadki, na te pomyłki, na te upadki. Jakiekolwiek wielkie są to głupoty, ludzie po prostu nie zwracają uwagi. Kryminalność na ulicach, cena benzyny, te wszystkie dziury na ulicach, na jezdniach, kryzys na granicy i tak dalej, i tak dalej. No ludzie po prostu już się przyzwyczaili i całe te życie pchają jakoś do przodu, no i nikt nie narzeka. No ale to tak jak mówię, wybory. Przy COVID-zie, no to jest troszeczkę też też inaczej. W efekcie każdy jakoś poczuł osobiście to, że jest COVID. No i ludzie rozumieją, że są straszne ograniczenia, że to jest to, co się dzieje, to jest niepotrzebne. No, każdy normalny człowiek rozumie, że musi być jakaś giętkość, nie można być sztywnym. W życiu to wymaga, że każda godzina to wymaga jakiejś takiej zmiany. To jest takie charakterystyczne. XXI wiek, no to po prostu są te same, to są ciągle te zmiany, no ale nie dla rządu, nie dla budżetówki. Oni są tak sztywni, że po prostu aż nie do uwierzenia. To jest banda ludzi, którzy po prostu ma ciepłe podsadki, ciepłe pensje. W Ameryce spora część to przez ostatnie półtora roku, no to nie chodziła do pracy. Nie chodziła do pracy, tam raz w tygodniu była na komputerze, dostawali normalne pensje, a nie pracowali, nic nie robili. Szpitale pozamykali, ludzie nie mieli operacji tych, które powinny być. 2 lata i żadnej lekcji, po prostu żadnego wniosku nie zostało wyciągnięte. No ale wszyscy ci budżetówka, ten rząd, no to nie rozdzielił tych sfer prywatnych i nie rozdzielił tych sfer biznesowych, także i publicznych, że to jest po prostu nie do uwierzenia. Nie, żadne dane statystyczne, w Ameryce często są publikowane jakieś kretyńskie dane statystyczne z Izraela, no. Ameryka, która wykombinowała dzięki Trumpowi, no bo dzięki Trumpowi, no to ta operacja szybkie tkanie na tych, no bo to Trump w zasadzie zrobił, bo on powiedział, tu jest 100 milionów, czy tam 100 miliardów, ileś tam miliardów dolarów, mówi, która firma się weźmie, to, tamto, no i błyskawicznie, no te badania były robione, no ale to miało być tak, żeby zaspokoić tych kretynów lewackich ze szczepionkami. A teraz jest 60% ludzi zaszczepionych, 70%, 80% i też to nie wystarcza. Nie ma nigdy końca. Ja jak to mówią z komunistami, dać im palec, to odrąbią rękę razem z karkiem.
I Trump, no to zrobił to błyskawicznie, no bo on jeszcze jakoś myślał, kombinował, że to faktycznie można zamknąć w ciągu paru miesięcy, może roku, a teraz no to już następne święta idą, znowu wychodzą ci kretyni, straszą wszystkich, Fauci wychodzi, mówi czy szczepiony, czy nie szczepiony, to w masce siedź, pij przez maskę, rurkę i tak dalej, i tak dalej. No i nie ma poprawek. Nie ma poprawek, szczególnie w Stanach, no bo Stany są podzielone. Jeszcze te republikańskie Stany, no to ci republikanie jakoś tak normalnie zmieniali te ograniczenia, pozwalali normalnie żyć. No ilość chorób, ilość śmierci jest dużo, dużo bardziej, jest mniej, jakieś mniejsza cena psychologiczna, mniejsza cena finansowa. Tak samo w szkołach. To teraz zaczynają robić jakieś wolne dni, dni psychologiczne, żeby dzieciaki się odprężyły. No, dzieciaki powinny chodzić do szkoły, żeby zacząć żyć normalnie. To ci budżetówka, związki zawodowe pchają to, żeby szkoły były jeszcze bardziej zamknięte. No, jakby ktoś zaczął studiować też szkoły państwowe, no to są miliony, miliony tych nauczycieli, którzy głosują w 99% na liberałów, na socjalistów. No ale dlaczego zamykali? No jak się popatrzy na szkoły katolickie, no bo w Ameryce jest bardzo dużo tych szkół katolickich, no to tam oni jakoś się tak ustawili, przestawili, zrobili jakieś tam poprawki, no maski, nie maski, w jakimś stopniu rozdzielenie, no ale nauczali, dzieciaki chodziły do szkoły, normalnie to się odbywało, no ale nie ci, co głosują, nie związki zawodowe. No i to jest dobry materiał na badania społeczne, jakieś takie ogólne. Tak samo cały rząd spieprzył cały system zaopatrzenia. To normalnie, no to tam jest duża jakaś taka giętkość, a ta sztywność rządowa, szczególnie też rządowa. Rząd zapieprzył no nie tylko wszelakimi regulacjami co do czystości ciężarówek, no ale tak samo co do ilości godzin dziennie, co do tego, że związki zawodowe mają w tym udział. Także Biden zniszczył wszystko, co mógł. Zaczął płacić pieniądze ludziom, którzy nie pracują. To też zmieniło cały rynek pracy. No, jest ciężko, tak? Jest po prostu nieprawdopodobne. Patrząc na to, co lewactwo mówi, jakby Trump nie zrobił tej operacji szybkie tkanie, no to wygląda na to, że wszyscy byśmy byli już martwi, ale nie będziemy martwi, no bo to jednak ilość tych śmierci nie jest taka, jak opowiadają. Nakaz przymusowy szczepienia, no to też jest makabra. Teraz sędziowie federalni powiedzieli, że nakaz Bidena nie może być, a najbardziej, najgłupsza sprawa w Ameryce to jest to, że ci, którzy chorowali, muszą brać szczepionki. No wydawałoby się, że najważniejsze w tym wszystkim to jest naturalna odporność. No w Europie no to pozwalają na to, a w Ameryce nie. W Ameryce ktoś był chory, to jego samoodporność, jego antyciała w jego ciele w ogóle nie mają znaczenia. Także to widać, że to po prostu nie jest nauka, nie jest medycyna, nie jest biologia, to jest po prostu zamordyzm, no i to jest zaszczuwanie narodu i kraju, no bo to powinno być podstawowe. Jeżeli byłeś chory, no to już jesteś spokojny, nie musisz się szczepić, nie musisz sobie wszczepiać sztucznych antyciał. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek z dzyń dzyń o codziennych powiadomieniach.
I do następnego, codziennego, bardzo często zdemonetyzowanego filmiku. Ten chyba filmik będzie zdemonetyzowany już w 5 sekund po załadowaniu. No zobaczymy, może nie. Przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Róbcie swoje, głosujcie na normalnych. Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena. No widzicie, co się dzieje. Mam nadzieję, że zrozumieliście, że zrobiliście wielką pomyłkę. Zdrowia dla normalnych. Głosujcie dla normalnych również.